Chociaż każdy z nas ma zegarek, telefon komórkowy czy tableta, to zapewne nie jeden z mieszkańców Tuchowa czy okolic sporadycznie zadziera głowę ku górze, by sprawdzić czas na tarczy ratuszowego zegara. Zegara, który towarzyszy Tuchowowi od wielu lat. Zegara, którego obecność tam na wieży jest tak oczywista, jak co wtorkowy tuchowski jarmark. Za tarczą i wskazówkami kryją się przedziwne koła, liny, zębatki i ciężary, zamknięte w szafie, jednak w sposób tak sprytny, by wspólną pracą możliwie dokładnie odmierzały czas. Myślę, że niewielu z nas miało okazję zobaczyć to rzemieślnicze dzieło sztuki od środka i posłuchać jego miarowego tykania. Pragniemy zabrać Was w bardzo krótką wycieczkę. Wycieczkę, podczas której dowiemy się nieco więcej na temat historii zegara, a także poznamy jego działanie. Zapraszamy. Obok mnie znajduje się mechanizm zegara wieżowego pochodzącego z okresu międzywojennego. Oczywiście historia zegarów wieżowych jest znacznie dłuższa, jednak trzeba mieć świadomość, że utrzymanie i konserwacja takiego zegara wymaga sporo czasu, a także umiejętności. Z tego powodu coraz trudniej jest trafić na tak dobrze działający i tak dobrze zachowany egzemplarz. Większość z tych zegarów miejskich, kościelnych czy ratuszowych zostało zastąpionych zegarami elektrycznymi. Zegary te mają zupełnie inną budowę i przede wszystkim wymagają źródła prądu. Ten jest zegarem nakręcanym, stąd niestraszne są mu wahania, napięcia czy burze. Już pierwszy rzut oka pozwala nam zauważyć wybitą na wahadle datę 1926. Jest to prawdopodobnie data jego produkcji i zamontowania. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat zegara, udajemy się do Krosna, do Muzeum Rzemiosła, które znajduje się na terenie pierwszej krajowej fabryki zegarów wieżowych Michała Mięsowicza, gdzie zegar ten został wyprodukowany. Znajdujemy się przed budynkiem. Przed budynkiem obecnie Muzeum Rzemiosła w Krośnie. A wcześniej w tym budynku mieściła się pierwsza krajowa fabryka zegarów wieżowych Michała Mięsowicza. 1901 do 1938. Wypuściła ponad 280 mechanizmów zegarów. Małego, dużego typu, także średniego oraz różne zegary wiszące.
Do szanownego pana Michała Mięsowicza, fabryka zegarów wieżowych w Krośnie. Niniejszym zamawiamy u pana do wykonania w czasie do 1 lutego 1926 roku zegar wieżowy według załączonej fotografii i według pańskiej oferty z dnia 5 grudnia 1925 roku, bijący godziny i pół godziny wraz z dzwonem o wadze 70 kg, z tym, że pan jest zobowiązany w tym terminie zegar dostarczyć i zamontować na wieży za sumę 4000 zł. Jako pierwszą ratę otrzymuje pan dziś kwotę 1500 zł. Jako drugą ratę dnia 15 stycznia 1926 roku w kwocie 1500 zł. I reszta to jest 1000 zł po ustawieniu zegara i oddaniu do użytku. Tuchów dnia 17 grudnia 1925 roku. Miasto Tuchów prowadziło uzgodnienia z fabryką. Nie skończyło się na jednej informacji. Widzimy tutaj kolejne oryginalne, pochodzące z 1925 bądź 6 roku pisma, kierowane właśnie do fabryki Michała Mięsowicza w sprawie szczegółów zamówienia, szczegółów zegara. Na pewno mamy list przewozowy, czyli zegar z Tuchowa wyjechał z Krosna. Jego waga to 362 kg. Tak? Nie, 352 kg. Niestety pismo jest. Czym został przewieziony? Koleją. To jest właśnie ten list przewozowy. Do Świetnego Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Mam zaszczyt donieść najuprzejmiej, że przedwczoraj wysłałem kompletny zegar wieżowy w 5 częściach o wadze 352 kg. Sądzę, że posyłka już nadeszła i upraszam polecić przenieść takową ze stacji do budynku, na którym ma być ten zegar umieszczony, i tam nierozpakowany pozostawić aż do mego przyjazdu. Równocześnie upraszam w miejscu, które wskazałem, wykonać podest drewniany z desek 1,5-calowych, tak jak to panu stolarzowi, który ze mną był na wieży, wyjaśniałem. Proszę także polecić oczyścić wszystkie ubikacje na wieży ze śmieci i prochu. Proszę o telegraficzną wiadomość o nadejściu zegara, gdyż w środę, to jest 3 lutego bieżącego roku, chcę przyjechać z monterem celem rozpoczęcia roboty. W oczekiwaniu telegramu pozostaję. Z poważaniem, Michał Mięsowicz. Jak widać, zegar do Tuchowa dotarł. Skrupulatnie odmierzone przez Mięsowicza 352 kg jego wagi zostały przeniesione z dworca kolejowego na wieżę ratusza. W zamówieniu wspomniano kwotę 4000 zł. By uświadomić sobie, jaka to była wartość, sięgnęliśmy do roczników statystycznych. Tam dowiedzieliśmy się, że w 1925 roku za 4000 zł można było kupić na przykład 8000 bochenków. A przeciętny pracownik fabryki, czy piekarz lub ślusarz, na taką kwotę musiałby pracować około 2 lat. Zatem kwota ta nie jest mała. Przyjrzyjmy się bliżej temu urządzeniu. Każdy zegar wieżowy składa się z 3 podstawowych elementów. Obudowy, tarczy oraz szkieletu. Podstawową obudową zegara jest ta solidna szafa, a tą właściwą obudową sama wieża. Można sobie wyobrazić, że pozostawienie takiego mechanizmu na działanie czynników zewnętrznych, śnieg, deszcz czy niepożądane działanie osób trzecich, znacznie zmniejszyłoby jego żywotność. Tarcza zegara jest tą częścią, dzięki której możemy na bieżąco sprawdzać czas. Warto jednak wiedzieć, że pierwsze zegary wieżowe w ogóle nie posiadały tarcz. Jak więc odmierzały czas albo informowały ludzi o zmianie czasu? No jedynie poprzez bicie dzwonów, czy to godzinne, czy półgodzinne. Zegar tuchowski jest wyposażony w jedną tarczę. Znajduje się ona w górnej części wieży ratuszowej. Tarcza tuchowskiego zegara jest tarczą kwadratową, czarną, ze złotymi indeksami i wskazówkami. Ten złoty kolor może budzić pewne wątpliwości. Nawet istnieje taka tuchowska opowiastka, że pewnego dnia te wskazówki zostały skradzione.
wiarygodności nie potrafię tutaj określić czy ocenić. Niemniej jednak mogę zapewnić, że wskazówki i indeksy nie są wykonane ze złota, a są wykonane ze stopu metalu i pomalowane na kolor żółty. Szkielet zegara to jego najbardziej skomplikowana część. Zawiera mechanizm chodu, który z kolei składa się z szeregu innych podzespołów, z napędu, naciągu, przekładni chodu, przekładni wskazań, urządzenia nastawczego, regulatora i wychwytu. Sporo tego. Jednak każda z części ma swoje zadanie. Łatwo się domyślić, że do obracania tych wszystkich zębatek potrzebna jest jakaś siła, a dokładnie energia. Energię tę zapewnia zawieszony na linie ciężarek, który opadając powoli obraca kołami zębatymi. No tak, mamy więc ciężarek. Powiedzmy, że może on wyglądać mniej więcej tak. Nie jest lekki, a potrzebujemy podnieść go tam do góry. Do tego służy naciąg. Aby podnieść ten ciężarek, posłużymy się taką oto specjalną korbą. Tutaj jest specjalnie przygotowany czop, na który nakładamy korbę i kręcimy. Mogłoby się wydawać, że po ściągnięciu tej korby bęben z liną zacznie się bardzo szybko obracać, lina rozwijać, a dopiero co podniesiony ciężarek z wielkim łomotem spadnie. Tak się nie dzieje. Nie dzieje się tak dzięki temu, że zegar wyposażono w wychwyt i regulator. Jest to tak zwane serce zegara. Kolejny bardzo podobny, a wręcz identyczny czop służy w tym zegarze do nakręcania bicia dzwonów. Chociaż aktualnie nie jest to wykorzystywane, powiem, być może dlatego, że w okolicznych kościołach zegary wybijają godziny. Ten zegar jest wyposażony w bicie godzin. Nakręca się go bardzo podobnie. Regulatorem w tuchowskim zegarze jest wahadło, jak praktycznie w każdym zegarze wieżowym. Jego długość i ciężar jest precyzyjnie określona, tak by z każdym wahnięciem nastąpiło przesunięcie, a dokładnie obrócenie koła wychwytowego o zadany kąt, a dzięki temu opuszczenie ciężarka o niewielką odległość. Wiemy już, jak ciężarek podnieść i sprawić, by za chwilę nie spadł. Dalej jednak niewiele ma to wspólnego z odmierzaniem czasu. No, nikt przecież nie będzie liczył wahnięć i odmierzał czasu z formułowaniem minęło 1453 wahnięcia. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zegar poprzez przekładnię chodu i przekładnię wskazań, czyli szereg specjalnie wykalibrowanych kół zębatych, sam zlicza te wahnięcia i obraca wskazówkami na tarczy zegara. Ostatnim podstawowym elementem zegara jest urządzenie nastawcze. No bo co jeśli ktoś zapomni nakręcić zegar, albo po prostu trzeba będzie zmienić czas zimowy na letni, bądź odwrotnie. No niełatwym byłoby wspinanie się po drabinie i przestawianie ręcznych wskazówek, a zresztą to prawdopodobnie zniszczyłoby mechanizm. W tym celu możemy posłużyć się tym oto przyrządem. Obracając go, zmieniamy ustawienie wskazówek na tarczy zegara, a podgląd tych zmian mamy właśnie na tym małym zegarze tutaj. Zegar ten był świadkiem zapewne wielu ważnych dla Tuchowa wydarzeń. No w końcu jest tutaj od niespełna 90 lat. Zapewne pamięta II wojnę światową. A także może te historie troszeczkę bardziej nowożytne, jak choćby pożar wieży ratuszowej, który był w 1993 roku. Po dziś dzień możemy zauważyć nadpalone belki. Chociaż Stanisław Jerzy Lec powiedział kiedyś, że na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia,
I oczywiście w stwierdzeniu tym miał rację, to jestem przekonany, że obecność zegarów pomaga nam to życie bardziej poukładać. Dlatego po dziś dzień są one nieodłącznym atrybutem naszego codziennego życia. Myślę więc, że warto dbać o te leciwe mechanizmy, bo jak mówi reklama jednej z najlepszych firm produkujących zegarki na świecie, czas jest zbyt cenny, by odmierzać go byle jak i byle czym.